Dzień dobry Państwu. Dzisiaj krótko taki jeden wątek chciałem poruszyć. Mianowicie dzisiejszy wpis mówił o tym, że wejścia do lochów zasypano i zabetonowano. Zasypano, uwaga, gruzem i zabetonowano. Na co to może wskazywać? Na to, żeby nigdy do lochów nie dojść. Nigdy. Skoro jest tam beton, jest tam gruz, to nigdy. A dlaczego jeszcze nigdy? Bo jak sama wypowiedź doktora Włodarskiego o tym mówi, w latach 70. nie było odpowiedniego klimatu do penetracji zamkowych podziemi. No to ja się pytam, prosty człowiek, proste pytanie, kiedy? Kiedy będzie dobry klimat do tego, żeby móc spenetrować pasłęckie podziemia, które de facto są zawalone gruzem i zabetonowane? Wybaczcie, drodzy Państwo, że może troszeczkę mówię emocjonalnie, mówię może troszeczkę złośliwie, ironicznie, sarkastycznie, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, co musi się zmienić takiego, żeby móc wytworzyć odpowiedni klimat, by dojścia do podziemi zostały w jakiś sposób zbadane, spenetrowane, odgruzowane, odbetonowane, jeśli to jest oczywiście możliwe. Czy komuś zależy na tym, żeby do tego doszło? To są potrzebne pieniądze, oczywiście, do tego. Ale, drodzy Państwo, w latach 70. można byłoby się dziwić. No nie ma tych pieniędzy. Rzeczywiście nie ma. To kiedy będą? Kiedy będą? Lata 90. Nowy system, nowy ustrój. Wtedy? No ale co? Teraz tych pieniędzy jest mniej? Czy jest więcej? Coś stoi na przeszkodzie, żeby lochy pasłęckie zbadać? Oczywiście to nie jest moja prywatna własność, to nie jest coś, co należy do mnie, tak naprawdę ani nie należy też do Ciebie, ani do Ciebie. Do nas wszystkich to należy, bo jest to jakaś forma, jakiś kształt, ja bym to określił, kształt jakiegoś dziedzictwa, które mamy. No i co? Do czego nam to potrzebne? Wybaczcie, drodzy, ale jakoś tak czasami zastanawiam się nad tym wszystkim i dochodzę do wniosku, że często się mówi, że potrzebne są, co? Pieniądze. Są potrzebne pieniądze. Ale oprócz pieniędzy, drodzy Państwo, są też potrzebne chęci. Chęci. Mówi się, że chęciami jest wyłożone, są ściany wyłożone w pewnym gorącym miejscu. Może i tak. To w takim razie, co jest potrzebne, żeby móc zbadać wejścia do pasłęckich podziemi. Czy jest sens tym się zajmować? Czy jest sens do tego dążyć? Ja, drodzy Państwo, nie wiem. Ja się tak tylko na wesoło może nad tym wszystkim zastanawiam, będąc właśnie tutaj na schodach, szybko nagrywając ten materiał. Miałem taką chęć, miałem taką możliwość. Nagrałem, powiedziałem. Jaki to będzie miało odzew? Nie mnie to oceniać. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.